No witajcie, z tej strony Sebastian, tak się uśmiecham, bo pytałem kierowcę o zgodę, czy nie ma nic przeciwko temu, żebym nagrywał, nie ma nic przeciwko. Gdzie jestem, słuchajcie? No jestem teraz w Pusan, w Korei Południowej. To może tak po kolei, słuchajcie, więc tak, po pierwsze, samolot z Berlina do Paryża, następnie z Paryża do Seulu i potem z Seulu do Pusan. Łącznie to kosztowało 5000 zł, ale było kupowane dosyć na ostatnią chwilę, powiedzmy kilka dni przed wylotem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak już jestem tutaj w Korei, za przejazd taksówką, około godziny czasu będziemy jechać taksówką, będę musiał zapłacić 130 tysięcy wonów. Najłatwiej to policzyć w ten sposób, że odjąć 3 zera i wychodzi nam mniej więcej w dolarach. Czy jakieś 130 dolarów zapłacę za tą podróż teraz taksówką. Trzecia rzecz, co to jest za taksówka? Takiego samochodu nie spotkacie w Europie, to jest Charman. Bardzo fajny, very nice car, tak. Bardzo fajny samochód. Zobaczcie, tak, z tyłu roletka, te fotele tutaj, które widzicie, to jest takie coś jakby odpowiednik chyba Mercedesa S-klasy. Więc te fotele, które tutaj widzicie, to nawet podczas wsiadania one się przesuwają, żeby mieć jakoś, nie wiem, żeby łatwiej wejść i tak dalej. Oczywiście pełna regulacja tutaj jest z tyłu. Pan ma tutaj, kierowca ma telewizorek, sobie ogląda właśnie, jak się pan Trump spotkał z Kim Jong-unem w Singapurze. Historyczny moment. Ciekaw jestem, tak się kogo zagadam, tylko nie wiem, na ile dobrze mówię po angielsku. Ciekaw jestem, jak to właśnie Korea Południowa widzi takie spotkanie. Czy widzą to jako zagrożenie, czy się wkurzają na Trumpa, czy nie. Bo Korea Południowa jest bardzo bliskim sprzymierzeńcem Stanów Zjednoczonych, jakbyście nie wiedzieli. Może jakiś widok przez okno. Busan to jest jedno z tych miast na świecie, w których bardzo chętnie bym zamieszkał. Pisze się albo Busan, albo Busan. Mi się daje, że po angielsku przez P jak Paweł, a po koreańsku chyba P jak Barbara na początku. Ruch jest tutaj tak samo jak w Europie, czyli właśnie czyli prawostronny, kierownica po lewej stronie, jak u nas. No, tutaj jeszcze jakieś, zobaczcie, centrum dowodzenia wszechświatem. Tutaj, o, troszkę już tak macham kamerą, ale ciągle coś ciekawego widzę. Tutaj na pewno też da się podnieść tą roletę. Nie wiem, czy to widać, ale są też rolety. W każdym razie bardzo, bardzo fajny samochód. Tylko nie wiem, czy Mercedes tutaj właśnie to produkuje, czy jakaś zupełnie inna firma. Nie mam pojęcia, ale jak sobie wpiszecie Chairman, pisze się jak Chairman, to zobaczycie bardzo fajne samochody. Dziwna sytuacja, słuchajcie, bo teraz tak, jest godzina 10 rano, około 11 będę w hotelu. Jestem oczywiście nieprzytomny po tej podróży, ale no nie wiem, zobaczę, może dzisiaj jeszcze do stoczni pójdę. No mówię, zobaczę, nie wiem, bo nie wiem, też czy rano się jakieś przepustki wystawia, wyrabia i tak dalej, no nie? I chodzi o to, że normalnie miałem zacząć pracę jutro, czyli tak, poniedziałek rano wyjechałem, we wtorek rano jestem na miejscu i w środę rano miałem zacząć pracę, ale okazuje się, że w środę tutaj święta jakieś mają, jakieś national holiday, tak święto narodowe jakieś, nie wiem, chyba nie religijne, i nie pracują. Więc tak naprawdę to dzisiaj mam cały dzień wolny, jutro mam cały dzień wolny. Dlatego rozważam to, żeby dzisiaj pójść na stocznię, ale to najpierw będę musiał napisać do nich maila, poprosić o jakąś zgodę, żeby się nie okazało, że jestem zwyczajnie za wcześnie i coś tam im, no i zwyczajnie wkurzam. Kultura nakazuje w tych krajach azjatyckich, to jest naprawdę tym bardziej ważne, żeby takie sprawy dogadywać, żeby nie robić im niespodzianek. Ja przynajmniej takie wrażenie mam, że oni takich niespodzianek nie lubią. Jak jestem umówiony od któregoś dnia, to od tego dnia mam być, a nie wcześniej. No nie, i złapać ich, jak to z ręką do sleepu. No dobra. Miałem małą przygodę na lotnisku, bo na samolot, słuchajcie, zdążyłem, dlatego że tak, jak leciałem właśnie do Seulu, to w samolocie dali nam takie papiery do wypełnienia i wyraźnie powiedzieli, powtarzali to, mówili po koreańsku, po angielsku i po francusku, bo leciałem liniami Air France, i powiedzieli, że wszyscy, nieważne czy mamy jakąś, czy naszym ostatnim portem docelowym jest Seul, czy gdzieś się przesiadamy, domestic czy international, nieważne. Znaczy chodziło o te domestic, tak, czyli loty lokalne. Chciałem nagrać samolot, jak ląduje, ale go już nie będzie za bardzo widać.
to powiedzieli, że wszyscy mamy odebrać bagaż, czyli jak ja właśnie, mówić wyraźnie, że na przykład te osoby, które mają przesiadkę do Busan, lot tam jakiś tam właśnie o 8.25, że muszą odebrać bagaż i nadać go ponownie. No więc poszedłem tam, poszedłem normalnie przez imigracyjny, poszedłem odebrać bagaż i co, bagażu nie ma. No to idę do reklamacji, pytam się, gdzie mój bagaż. A oni mówią, panie, przecież ten bagaż bezpośrednio będzie tam dotrze i musi się pan wrócić. I miałem kłopoty, dlatego że już przeszedłem przez ten imigracyjny, a musiałem się wrócić tam, gdzie już się normalnie wrócić nie da, tylko trzeba się tam z policją, czy tam z imigracyjnymi dogadać. No więc wróciłem się i tak naprawdę na ostatnią chwilę już tam byłem ostatnim pasażerem, który wchodził do samolotu. Jest no stresujące, ale to tylko pokazuje, że nawet osoby, które takie mają doświadczenie w lataniu jak ja, na takim nowoczesnym lotnisku, jakim jest właśnie Seul, mogą mieć problemy, tylko przez to, że są wprowadzone w błąd przez kogoś. Autostrada koreańska, nic specjalnego tutaj nie zobaczycie. Ja no, nie będę ten pan tam po oczach świecił, że tak powiem. Ostatnia rzecz. Jeszcze jedna informacja, że ta stocznia, znaczy ten hotel, do którego jadę, się nazywa Samsung, to ten hotel ma być podać na vis-a-vis stoczni, czyli bardzo blisko stoczni. Co to oznacza? No, prawdopodobnie nie będzie za bardzo gdzie wyjść, żeby pozwiedzać, no ale tym się będę przejmował później, no bo skoro mam dzisiaj cały dzień wolny, to cały dzień wolny, to chciałbym wyjść, pozwiedzać, whatever, dlatego rozważam to, czy nie napisać, mam tutaj dwóch przyjaciół, od razu pozdrowienia, tak mnie nie zrozumieją, dla Henry'ego i dla Ray'a. To są koledzy, którzy mają takie europejskie imiona, ale to są normalnie Koreańczycy, tylko Koreańczycy bardzo często, jak pracują w takich firmach międzynarodowych, przybierają europejskie imiona, żeby ich byłaby, nie wiem, łatwiej rozróżnić, bo inaczej to co drugi to Kim, albo Lee. Ciekaw jestem, skontaktuję się z nimi, zobaczę, czy oni w ogóle mogą się spotkać, bo tak sobie pomyślałem teraz, że skoro oni tego statku nie robią, to prawdopodobnie ich nie ma teraz tutaj w Busan. Whatever. Dobra, no więc trzymajcie się do troszkę później. Hejka. Zobaczcie, jaki mają rozmach, jaki ogromny port tutaj jest rozładunkowy dla kontenerowców oraz dla samochodów. Hej, no, proszę. Thank you. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale tam jest, no nie wiem, dziesiątki takich ogromnych dźwigów do rozładunku kontenerów. Zobaczcie, po horyzont się ciągną. Z jednej, z drugiej strony. Ogólnie Korea, jestem pod ogromnym wrażeniem, jak się Korea szybko rozwija. Oczywiście mam na myśli południową. I jestem zdania, że już niebawem zrównają się z Japonią, jeżeli chodzi o stopień rozwoju. Nawet nie wiem, czy już teraz nie są tak samo rozwinięci jak Japończycy. Samo ciekawy jestem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten, o przychód taki narodowy, dochód narodowy cały. Ale jest, kiedyś byłem zakochany w Japonii, marzyła mi się tylko i wyłącznie Japonia, a teraz jakbym miał wybierać, gdzie mieszkać, czy w Japonii, czy w Korei, to powiem szczerze, że coraz częściej dochodzę do wniosku, ale pięknie, o kurde. Coraz częściej dochodzę do wniosku, że to byłaby Korea, dlatego że z całym szacunkiem, ale uważam, że Japończycy są troszkę takimi rasistami i nie bardzo tolerują białych, czy tam Europejczyków. I nie są chętni temu, żeby ktoś się do nich sprowadzał. I chyba Koreańczycy są właśnie tacy bardziej przyjaźni. Przepiękna taka głęboka zieleń. Wszystko czyste. Co były kozy u góry, lol. Wszystko takie zadbane, wypielęgnowane, żadnych śmieci, żadnego gruzu tego. Oczywiście też się zdarzą jakieś biedniejsze miejsca, ale ogólnie bardzo to wszystko zadbane, piękne. Jest taka Polka, która w Chinach mieszka, ona tak dziwnie te włosy sobie farbuje. I przyznam szczerze, że jestem zaskoczony, bo mądra dziewczyna tam chińskiego się nauczyła, nie wiem, co ona tam robi, jako kto pracuje, ale coś tam oglądałem, chyba jeden czy dwa filmiki i opowiadałem, że tam się bardzo ciężko pracuje od rana do nocy, chyba 6 dni w tygodniu i tak dalej. No i dziwię się, że ludzi... Tunel. Dziwię się, że właśnie niektórych ludzi, którzy mają jakiś wybór, to, że ich ciągnie do Chin. Dlatego, że słuchajcie, w Chinach
coraz wyższy jest stopień, stopa życia jest coraz lepsza, ale to nie zmienia faktu, że wciąż 99% ludzi jest biednych, a 1% jest bogaty. Jest duży dystans pomiędzy właśnie tymi biednymi a bogatymi, tam klasy średniej wciąż jest mało, ale dwa, co najważniejsze, tam jest brak szacunku dla ludzkiego życia. Jakbyście sobie zobaczyli, ile materiałów na przykład na Live League'u, nawet na YouTube czy gdziekolwiek, gdzie na przykład miało miejsce jakiś wypadek samochodowy, albo ktoś potrącił pieszego i co, i mają to w dupie, jadą dalej i tak dalej, no nie? W sensie, że jakby się coś tej dziewczynie stało, to pewnie nikt by nawet jej nie pomógł, tylko by dostała tam leżeć na ulicy. Tutaj w Korei takiego czegoś, no chyba nie ma, no kurczę, nie mogę zagwarantować, ale wydaje mi się, że czegoś takiego nie ma, że to jest jednak większe poszanowanie dla ludzkiego życia. Dlatego dziwię się, że ona tam, chyba że była zakochana w Chinach i tak dalej, ale ja bym w życiu nie chciał w Chinach mieszkać. Japonia czy Korea jak najbardziej, ale nie. Dojechałem już do hotelu, tak ten samochód prezentuje się na zewnątrz. Mi się wydaje też, że to jest firma SsangYong, go produkuje, tego Charmana. A SsangYong, do kogo należy, to też nie mam pojęcia. Ale to wszystko coś do kogoś należy. O, V8 to jest w ogóle. Okej, okay. Thank you very much. So if I need taxi to... Email. Okej. Okay. And if I need taxi to go back to the airport, I can call here, yes? No problem. Okej, okay. Thank you very much, sir. Have a good day, stay safe. Dobra, i słuchajcie, teraz tak, tam już widzę w oddali, widzicie ten Samsung? Tam daleko, daleko? No to to jest ten, to jest ta stocznia, do której muszę się udać. Hello sir, one second please, okay? Tam jest ta stocznia, do której będę musiał się udać. Więc ja nie wiem, czy ona jest tak naprawdę na tyle blisko, żeby tam na piechotę dojść. To się dopiero okaże. Dobra, pogadam tutaj z ludźmi, zobaczymy. Ale na razie się muszę tutaj jakoś zaczekować, zameldować się muszę. Już się zameldowałem w hotelu, jestem w środku, na 5 piętrze mam pokój, podąć z widokiem na wodę, zaraz się o tym przekonamy. Zobaczcie, jakie duże lustro. W windzie, jak wchodziłem do windy, to była taka bardzo, bardzo... Była pani słusznych rozmiarów, tak? I tak w ciemno zgadywałem, pewnie Amerykanka, no i tak Amerykanka z Houston się okazało. No wszystkie taką nadwagę mają. Znaczy no w sumie sam u nich zdobyłem kilka kilogramów, więc wiem jak to jest. Teraz widok tutaj z korytarza w hotelu, z 5 piętra. Co oni tutaj znowu te łobuzy budują? Ci Koreańczycy normalnie jak cyborgi, oni chyba nie potrafią bez pracy sobie poradzić. W sensie, że muszą pracować. Jutro faktycznie jest święto, wszystko pozamykane. Dlatego do pracy się jutro nie dostanę. I co się dowiedziałem? Mogę na piechotę pójść tam do stoczni, ale nie ma takiej potrzeby, ponieważ shuttle bus, tak, takie połączenie autobusowe tutaj funkcjonuje między hotelem a właśnie tą stocznią. Albo pójdziemy, dobra. Co? Jakie dziwne. Czyli z hotelu do stoczni mogę pojechać tutaj autobusem takim hotelowym, o 7.40 rano tam jedzie, jutro nie jedzie, bo jutro właśnie jest wszystko pozamykane. Tylko co jest istotne, stocznia jest bardzo, bardzo duża i oni mają swoje specjalne własne autobusy, jakąś komunikację już na terytorium stoczni. Ciekawy jestem, kto mnie tam pokieruje, żebym wiedział co i jak. Pokój 501, zanim się o tym dowiecie, to już mnie tutaj nie będzie, więc nie wydzwaniajcie jak coś. 501, zobaczmy. Hotel kosztuje tam 111 tysięcy łonów za nockę, czyli jakieś powiedzmy 110 dolarów za noc. Jest 501. A co tutaj? A, bo tutaj są dwa budynki połączone. Ten mój to jest main building, a to jest ten drugi. Oj, oj, oj. Ślicznie to wygląda, co nie? Zobaczcie. O, boisko do piłki nożnej. No dobra, sprawdźmy ten pokoik. Samsung, jaki jestem zaskoczony, strasznie jestem zaskoczony, że mają tutaj
ja tu wszystko Samsung produkuje. To jest duża firma. I mnie to śmieszy, naprawdę, słuchajcie. Tak mnie to bawi, że firma Apple jest więcej warta od Samsunga. Samsung, który buduje statki, który ma i elektro... No wszystko mają, czego oni nie mają, kurczę, chyba nawet mają ten samochód, jak się nie mylę, to oni też robią. Nie wiem, jak one się nazywają, czy to są jakieś te SM3, czy jakoś tak. Nie wiem, czy mi te pary... W każdym razie, jak mnie to śmieszy, że Apple, który nawet nie produkuje tych swoich telefonów, tylko zleca to Chińczykom, że oni są tyle warci, to jest takie śmieszne, to jest takie niedorzeczne. Wystarczyłoby, żeby ta chińska firma, która teraz dla nich robi, żeby, nie wiem, wypięła się na nich, no nie? I sami zaczęli to sprzedawać pod własną marką te telefony. A nie, nieważne, nie wiem, ale to jest masakra, że właśnie można zarabiać grube pieniądze tylko dlatego, że ma się jakąś markę zbudowaną, no nie? Nie posiadając własnych fabryk. Po co, skoro można komuś zlecić i trzebać kasę? Dobra, taki sam widok z tego, co widzę, tak? Ten sam widok, co tam na korytarzu miałem, na tą samą stronę to jest skierowane. No to jest ta woda, no nie za dużo tej wody, proszę pani, no. Ale ślicznie to jest wszystko takie zadbane, jak wcześniej już tam mówiłem. No zobaczcie, taka dbałość o szczegóły, bo te kamienie nie są tutaj w sposób naturalny ułożone. To pewnie wszystko było przez ludzi tutaj budowane, tworzone i tak dalej. O, i pani z piesełkiem. Jak zwykle w przypadku Azjatów nie wiadomo, czy ta pani ma 40 czy 140 lat. Okej, jak wygląda pokoik? Czyli tam jest wejście, tak? Tędy wchodziliśmy przed sekundką. Tutaj mamy szafy. A w szafie to i tamto. O, gaśnica. Nie wiem, czy wcześniej w hotelach widziałem gaśnicę w pokoju. To chyba też będzie latarka pewnie, tak? Emergency light. Czyli latarka, gaśnica, wieszaki. Szlafroczek, czyli pokój dwuosobowy, dwa szlafroczki, łóżko bardzo duże. Tutaj szafy nie ma, okej, światełko, pyk, pyk, pyk. Znowu ogromne lustro. Ubikacja z bidetem. Jak ktoś lubi, jak ktoś mu podmywa pupkę, albo potem ją suszy, to będzie usatysfakcjonowany. Lubię takie prysznice, takie co naturalnie woda spływa sobie właśnie z takim lekkim brudzikiem. Bardzo fajnie to wygląda. Ale jest to jakiś minibar, czy nie ma? Chyba nie ma. Okej, okay, tutaj jest... Co to, takie szafki? No, szuflady. Nie wiem, po co to komu. No, minibar jest, ale bez lodówki, czyli można sobie o tak te rzeczy sobie wziąć. Woda. O, if you need ice, please call front desk. Jakbyście potrzebowali lodu. Może lodówkę byście dali, a nie... Room service, menu, ceny tutaj pewnie będą zaporowe. Przykładowo, tak? Cokolwiek. No powiedzmy, że hamburger $28, tak? Tak mówię, w zaokrągleniu tak naprawdę będzie jakieś $25, co nie zmienia faktu. No dobrze mówię, że $25 trzeba zapłacić, czyli powiedzmy co, razy tam dajmy na to 100 zł trzeba zapłacić za hamburgera, tak jak mówiłem, ceny są zaporowe, jak to w hotelach, nie? Dlatego, kurczę, przejdę się tutaj, zobaczę, czy nie ma jakiejś restauracji. Tam na pewno będą restauracyjki, bo w Korei to jest od groma takich małych restauracji rodzinnych. Tam gdzieś się przejdę, może jakiś sklep znajdę, bo ostatnio teraz co potrzebuję, to jak ja sobie teraz zjem, śniadanie mam wliczone, ale obiad i kolacja nie. Więc jak ja sobie teraz tutaj zjem obiadek, kolacyjkę, coś do picia kupię i tak dalej, to więcej bym wydał w takim hotelu, niż bym zarobił. Więc muszę się przejść tam na miasto, coś sobie kupię tutaj. Niestety tam wspomniałem, nie ma tej lodówki, więc dupa. Internet tutaj jest, nie trzeba hasła wpisywać. To nie wiem za bardzo, co to tutaj opisane. 1000 gram, co, czego, jakieś usługi, nie wiem. To jest trochę dużo po koreańsku, przydałaby się jakaś instrukcja tutaj po angielsku, bo to absolutnie widzicie na tej ulotce, niczego nie ma po angielsku. O właśnie, a propos standardu, zobaczcie, tutaj normalnie po lewej europejski, po prawej taki uniwersalny. Jeszcze jakieś gniazdka tu znajdę. Jest klimatyzacja oczywiście, ustawiona na 25 stopni. No i tyle.
Więc co? Więc tak naprawdę zbieram się teraz i idę na miasto. Nie ma to czekać. Nie spotkałem tu jeszcze tej. A czy jest tutaj podać ten bankomat? Jest tutaj gdzieś chyba na pierwszym piętrze. Więc prawdopodobnie zejdę tutaj do bankomatu, jakieś pieniążki wybiorę. Dlatego, że nie chcę potem mieć nieprzyjemności w restauracji, jeżeli by się okazało, że karty nie akceptują albo że karta w jakiś sposób nie zadziałała. Taksówkarzowi zapłaciłem kartą, nie było problemu, ale różnie to bywa. Miałem już nie jeden raz przygody. Dobra, no to zmykam na dół. Kamerę biorę ze sobą, więc się na chwilkę się z wami żegnam. Tak jak mówiłem, tak uczyniłem. Wyszedłem z hotelu, pokażę go teraz na zewnątrz. Tutaj na dole po lewej jest restauracja, ona już jest zamknięta, bo teraz, zamknięta teraz jest. W sensie, że śniadania już nie można zjeść, bo za późno. Normalnego posiłku też teraz nie można zamówić, więc nawet ja bym się uparł, chciał zjeść w hotelu, to teraz nie mogę. Tak ten hotel wygląda właśnie z zewnątrz. Pani mi pokierowała, że mam iść sobie tędy, ale kurczę, tą przyrodę to normalnie muszę pokazać, jak to ślicznie tutaj wygląda. Te drzewka dziwne, takie przerośnięte bonsaje. Zaryzykowałem, znaczy wstawałem bardzo wcześnie rano i tak naprawdę zapomniałem bluzy zabrać. Całe szczęście w Korei praktycznie zawsze jest ciepło, ale teraz pogoda jest idealna, pewnie jakieś 20 stopni o godzinie 10 rano, nie świeci słoneczko, tylko jest za chmurami, no cudowna pogoda. To jest nazwa tego hotelu, Samsung Hotel, a miejscowość nazywa się Geoje, nie wiem jak to się czyta dokładnie, nie wiem czy to jeszcze jest jako dzielnica Pusan, czy jako osobne miasto to już jest, tego za bardzo nie wiem. No kurczę, zobaczcie jak się to prezentuje. To są te kamienie, które pokazywałem tam z góry, prawda? Oto tak. Czy tam gdzieś mam pokój? Nawet nie wiem, gdzie ten pokój mój. A, tu jest to lobby. To jest chyba moje okno, tak mi się wydaje tutaj. To będzie chyba to. Bo pamiętacie, tutaj obok było już to. Znaczy tylko piąte piętro, nie wiem. O, whatever. No to co? Którędy teraz tam? Tymi schodami, a nie na pełną kulturę. Zaraz, jak pójdę tutaj przejściem dla pieszych, to tutaj, a tu jest jeszcze przejście, dobra. I zobaczcie, o tym mówiłem, jak to jest wszystko tutaj zadbane. Ja wiem, że tak troszkę to przeżywam, ale jak ja w tylu krajach różnych byłem i zazwyczaj marudzę, że jest brudno, że jest niebezpiecznie, coś mi się zawsze nie podoba, to no nie mam się do czego w tej Korei przyczepić, choćbym chciał. Choćbym ich nienawidził i chciał się do czegoś przyczepić, to nie ma o co. Bardzo serdeczny, przyjazny naród, bardzo interesujący moim zdaniem. Kraj przepiękny, mają morza, i mają góry. I nowoczesną technologię mają oraz jakieś tam, nie wiem, stare kultury pielęgnują. Stare kultury pielęgnują. Można tak w ogóle powiedzieć. Nie wiem jak u nich ze zwierzątkami niebezpiecznymi. Może mi jakaś panda dopaść? panda. Najłatwiej w pandę znaleźć chyba gdzieś na rynku, nie? W jakimś, nie wiem, w Warszawie na rynku. Panda. Z tego można fajny żart jakiś wykręcić, aby się to troszkę zastanowić, skupić. Kurde, mam nadzieję, że dobrze idę. Inaczej muszę zapamiętać to, którędy schodzę, żebym potem tą samą drogą wrócił, bo wiecie jak to jest w górach. Że jak się gdzieś, nie, to odwrotnie, jak się wchodzi na górę, potem zjeżdża się jakimś, są różne szlaki prowadzące w dół, to wystarczy chwila nieuwagi i możemy z drugiej strony góry w ogóle zjechać, no nie? Okej, czyli to taki biały taki budynek, obok są schodki. Teraz tutaj jakiś punkt charakterystyczny wyczaję, żebym tu wrócił. Nie wiem, czy to też do nich należy, bo tu też widzę jakieś, widzicie, Samsung napisane. Może to jakiś taki zewnętrzny budynek, nie podłączony do hotelu, ale leżący do hotelu. Bardzo to jest prawdopodobne. Okej, czyli na parkingu. Ale, aha, nie, sorry, to jest informacja, że chyba tędy się idzie do tego hotelu Samsung. No to co? No to w komu drogę temu? Dobra, zmieniłem w końcu buty, już nie łażę w tamtych, bo wiem, że
Mi się strasznie one podobały, jak potem poszedłem do sklepu, bo ten pan, który mi je sprzedawał, to mówi, wie pan co, nigdy nikt nie przychodzi do nas i nie powie na przykład, że te buty są fajne, że się w nich dobrze chodzi i tak dalej. Tylko ludzie przychodzą i marudzą, jak mają jakieś reklamacje. No to poszedłem, mówię, że z tych butów jestem zadowolony, ale muszę jakieś inne jeszcze kupić. On się pyta, czemu? No i powiedziałem prawdę. A ci co? Chyba jakieś wybory się zbliżają. Powiedziałem mu prawdę, że jak dla mnie to są te buty rewelacyjne i noga się nie poci, nawet jak jest bardzo gorąco. Tylko, że żona nie chce się ze mną na mieście pokazać, jak ja łażę w tych butach, a tak gorąco jest, no nie? Więc nie miałem wyjścia, musiałem coś takiego lekkiego sobie kupić. Bankomat był w hotelu, ale nie udało mi się wybrać pieniążków. Wszystko, niby, no wpisałem PIN, wszystko było w porządku. Wybrałem walutę i tak dalej, ile tam tego chciałem. I wyskoczyła informacja, że ta karta kredytowa nie jest obsługiwana. I papa. Dlatego się boję właśnie, będę tak daleko od domu. Boję się nie mieć w ogóle gotówki lokalnej. No bo to różnie bywa, co zjem w takiej restauracji, tak tutaj. Zjem w takim barze czy restauracji i co, i nie będę mógł zapłacić i pozamiatane. Bo w sklepie to jeszcze mogę towary odłożyć na półkę z powrotem, prawda? A w restauracji jak zjem, to co ja z tym zrobię? Cała ta uliczka jest zawalona restauracjami, tak jak tutaj restauracja, tylko one wszystkie są, kurcze, zamknięte. Wszystko od A do Z tutaj pozamykane. Mam na myśli te takie typowo koreańskie restauracje. Jedne co znalazłem, to coś w rodzaju Subwaya, czyli że kanapkę można sobie kupić. No ale kurczę, no chciałem sobie kimchi zjeść i ogólnie jakąś wołowinkę tutaj z grilla i tak dalej, czyli coś takiego typowo koreańskiego, no ale właśnie pozamykane wszystko w cholerę. To jest raz, a dwa, problem polega na tym, że oni w tych restauracyjkach za bardzo po angielsku nie mówią. Ogólnie w Korei nie dużo osób mówi po angielsku. Na przykład w odróżnieniu od, nie wiem, od Filipin czy tam od Indii, ale jest lepiej niż w Chinach, nie? O, tutaj jest coś niby otwarte, ale nawet nie wiem, czy to jest taka restauracyjka. Chyba tak, bo to jakieś rybki pokazują, ale jakoś to nietypowo dla mnie wygląda. Chodzi o to, że no, jak się nie zna koreańskiego, to ciężko coś zamówić, no bo w ślaczki są, tak? Ślaczki, weź tutaj człowieku coś zamów. A tak mówię, oni z tą komunikacją po angielsku jednak mają problem. I zawsze jak tutaj byłem, to koledzy coś tam zamawiali. To jest raz, a dwa, to też trzeba troszkę wiedzieć, w jaki sposób to ich jedzenie, że tak powiem, obsługiwać. Dlatego, że część rzeczy tu się grilluje, trzeba wiedzieć, jak długo to grillować, żeby... O, tutaj coś otwarte i siedzą panowie jacyś z Europy, więc się dogadali. Jak oni się dogadali, to też się dogadam. Ale tu jest napisane Hello India. Ja nie chcę w indyjskiej restauracji, jak jestem, kurczę, w tym, jak jestem w Korei. Dobra, zobaczę, jak nie będzie niczego tutaj dookoła. To chyba nawet tutaj zjem, bo muszę coś ciepłego na żołądek wrzucić. Aczkolwiek, w razie czego, wziąłem ze sobą dwie racje żywnościowe. Jedną polską, drugą amerykańską. Właśnie w sytuacji, właśnie na wypadek, gdybym nie mógł niczego kupić do jedzenia normalnego. Tu też jakaś restauracja, zobaczcie, hinduska. Delhi Indian Restaurant. Ja żygam troszkę tym żarciem hinduskim. Widzicie tutaj, też. Kurde. Dobra, zobaczę, co tam oferują. No to najadłem się w tej hindusko-arabsko-libańskiej restauracji. Za dużego wyboru tam nie było, nic koreańskiego tam nie było. No ale jedyne takie otwarte, rozsądne, co mi się udało znaleźć. Za to, co widzieliście na talerzu i to piwo, zapłaciłem jakieś 20 tysięcy czy 20 dolarów. Zrobiłem też w sklepie zakupy, mam coś na słodko, coś na słono, coś do picia, za to też 20 tysięcy, czy 20 dolarów, czyli 80 zł, powiedzmy, czy tam 70, więc nie jest najgorzej, jestem w jakiś sposób zabezpieczony. Przyznam, że tam kawałek wcześniej, gdzie byłem, tam za bardzo nie pachnie, a to wynika z tego, że właśnie blisko jest tutaj to, blisko jest ten kanał, nie wiem, co to dokładnie jest, jakieś takie nabrzeże, tam jakieś roboty trwają. W każdym razie pachnie tam nieprzyjemnie i ciekawy jestem, czy to klientom tych restauracji nie przeszkadza, jak się taki brzydki zapach unosi. O, to wcześniej widzieliśmy z góry, to teraz widzimy z dołu. To jest ten hotel. Jak wiecie, nie mam kondycji.
jak tutaj się przelatywało, jak przelatywałem, to jeszcze musiałem taki papier wypełnić, gdzie potwierdzałem, że jestem zdrowy i że w ciągu ostatnich 3 tygodni nie byłem w pewnych krajach, które tam były wymienione. To było chyba większość krajów afrykańskich oraz kraje Ameryki Południowej i coś tam azjatyckiego. I gdybym tam był w tych krajach, to się przychodzi jakieś dodatkowe badania, kwarantannę ewentualnie, jeżeli ktoś jest na przykład chory. Ja zaznaczyłem, że mam ten, że mam, no że mi z nosa cieknie. A zaznaczyłem to dlatego, że było napisane, że jak się czegoś tam nie napisze, nie zaznaczy, no to bardzo duża kara grozi. No to wolałem przyznać, no cieknie mi z nosa, ale to nie znaczy, że mam jakąś cholerę, dżumę czy coś innego, tak jako to wypytywali. No ale jak to zaznaczyłem, to kobieta mi zbadała temperaturę, czy nie miałem gorączki, nie miałem, więc mnie puściła. A mówię o tym dlatego, że całe życie właśnie mam problemy z tymi zatokami. I wierzcie mi czy nie, ale to, że teraz tak sapię, to nie wynika z tych kilku kilogramów nadwagi, tylko ogólnie z problemów z oddychaniem. Ja się nawet męczę czasami jak leżę, bo zwyczajnie organizm jest niedotleniony. O, tutaj bez problemu zapamiętałem tą trasę, bardzo blisko i przyjemnie. Więc plan teraz taki, że co, wrócę do pokoju. Telefon mi kuźwa nie działa, mam taki dziadowski telefon, że znowu mi tutaj nie działa. Widocznie częstotliwości, hello, że widocznie częstotliwości jakieś się nie zgadzają. Nie może żadnej sieci mi znaleźć, więc pozostaje mi tylko komunikacja przez maile. Dobra, kończę, bo się tak sapie, że się w ogóle ze mną teraz skomunikować nie da. Tylko tu jeszcze nagram po tych schodkach, jak wchodzę kawałek. To drzewo prawie jakby wisiało tutaj na czymś. Szkoda, że reklamówki nie mam, kurczę. Co gadam, że nie mam lodówki, nie reklamówki. Bardzo by się przydała. Wow, co to jest? Jak to jest fajne. Dobra. Bo te kilka schodków to dla mnie wyzwanie, będę sapał zaraz. Wdrapałem się teraz jeszcze jedno ujęcie tutaj w okolicach hotelu. Bardzo mi się to podoba, dużo pracy musieli w to włożyć. No hej, ponownie Sebastian z tej strony. Słuchajcie, to co się wyjaśniło? Znaczy tak, od razu wam mówię, że nie wyszedłem, padało, nie wyszedłem nagrywać, gdy miałem ten wolny dzień. W tej chwili jest czwartek. I gdzie ja jestem? Jestem w takim centrum kultury Samsunga, czyli Samsung tutaj ogólnie bardzo mocno, nie wiem jak to powiedzieć, uczestniczy nawet w normalnych takich wydarzeniach tutejszych mieszkańców. Na tyle mocno, że właśnie mają centrum kultury swojego imienia, tak? Czyli Samsung Culture Center albo Recreation Center, różnie to tam nazywają. Czemu tutaj jestem? Dlatego, że zobaczcie, tutaj jest dla obcokrajowców jest prowadzone szkolenie, czyli jest, za chwilkę będzie 8 rano i od 8 do 10 będę miał szkolenie. Dopiero jak to szkolenie przejdę, to pójdę do głównej bramy, tam będzie czekała na mnie przepustka i będę mógł zacząć pracę. Ten budynek jest niesamowity, dlatego że naprawdę każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Nie będę po nim chodził, wam pokazywał wszystkiego, ale no, dla przykładu, teraz jestem akurat na drugim piętrze i tutaj będę miał to szkolenie, jakiś music practice room, czyli jak ktoś pewnie ludzie ciekaw jestem, czy tam będzie jakaś perkusja, czy co. Jakie szczelne te drzwi. O, zobaczcie, taekwondo club, basen też tutaj mają. Tutaj aerobik, wcześniej była siłownia. Nie będę pokazywał może tych ludzi, bo to nie wypada, mogą sobie nie życzyć. O tak, nagram. Płytki ten basenik, no ale pobawić się można.
Basen jest również w tym hotelu, w którym się zatrzymałem. Dzisiaj jak się zgrzeje, to prawdopodobnie na niego, prawdopodobnie tam pójdę. Zobaczcie, jak wygląda mój zestaw do pracy. Plecaczek, no musiałem sobie w końcu nowy plecak sprawić. Plecaczek, kask, który do niego przypinam, walizka z narzędziami, czy taka skrzynka z narzędziami i noszę ze sobą takie krzesełko. Dużo osób się ze mnie śmieje, że to krzesełko noszę, a śmieją się tak długo, jak nie trzeba usiąść na chwilę, na przykład czegoś zaprogramować. No bo wyobraźcie sobie, że muszę jakoś podłączyć tak laptopa kabelkiem do maszyny, no i nieraz zwyczajnie nie ma ani tego laptopa, gdzie podłączyć, ani... O. Ktoś idzie, dobra, kończę. Ktoś sobie poszedł, więc dokończę. Nie ma tego laptopa, gdzie położyć i nie ma zwyczajnie jak korzystać z tego. Wierzcie mi, że to jest bardzo uciążliwe w sytuacji, gdy wiecie, że czeka Was kilka godzin takiego programowania, albo w ogóle bycia podłączonym do sterownika. Więc znowu ktoś idzie. Oprócz tego, co jeszcze mam, pomijając takie rzeczy, których też byście mogli się śmiać, jak na przykład papier toaletowy ze sobą zabieram. I ostatnio zabieram ze sobą też te racje żywnościowe. To w sytuacji, gdybym nie miał możliwości wyjść do restauracji. Dobra, kończę, bo się ludzie zbierają. No witajcie ponownie, nie wiem ile czasu minęło od momentu, kiedy ostatnio wyłączyłem kamerę. Przyznam szczerze, że miałem taki zapieprz, albo nawet nie, taki miałem zapieprz. Strasznie dużo roboty, jakiś alarm się włączył. Jestem teraz poza terenem stoczni, na terenie stoczni nie można nagrywać, a bardzo chciałem. Powiem Wam szczerze, że takiego szoku to ja już dawno nie przebyłem, nie przeżyłem. Ta stocznia jest ogromna, potężna, tytaniczna, prawie tak duża jak, nie wiem, jak pupa Kim Kardashian. Naprawdę ogromniasta jest i przesiąknięta Samsungiem. Naprawdę, o tutaj może będzie widać, pokażę Wam tam z daleka, zrobię zooma. Tam jest taka duża suwnica, taki dźwig, oczywiście Samsung, tak? Ona może podnosić, zależy od tego, który to jest model, ale one podnoszą 600 albo 800 ton i to są jeszcze małe, bo tam mają takie na wodzie, które podnoszą ponad 1000 ton. Wszedłem do biura, a w tym biurze co? Monitor Samsunga, komputer Samsunga, klimatyzacja Samsunga, maszyna do kawy, herbaty, ksero, wszystko Samsunga, wszystko. To oczywiście tutaj ciężki sprzęt, to też wszystko, wszystko to jest Samsungowe, naprawdę wszystko. Całe te cholerne miasto, ta wyspa jest Samsunga, w sensie no zobaczcie, ten hotel, który tam, bo tutaj jest tak niedaleko hotelu jestem, tam na piechotę teraz będę szedł, czyli ten hotel, w którym się zatrzymałem, to co? Oczywiście Samsung, tak? Ale patrzmy gdzieś tam w prawo, jakiś budynek, o tutaj, pyk, mieszkalny, też Samsung. Ja odnoszę wrażenie, że całe to, bo to jesteśmy teraz na wyspie, to jest wyspa i odnoszę wrażenie, że cała ta wyspa jakby została kupiona przez Samsunga i dostosowana na potrzeby tej stoczni. Nie wiem, czy to jest prawda, ale takie odnosi się wrażenie. Tutaj jest to boisko, które widać, które pokazywałem wcześniej z hotelu. Bojo. Mało osób teraz. Na super pogodę trafiłem, dlatego że jest, nie wiem, tam może 20 kilka stopni. To jest jeden z chłodniejszych okresów teraz w Korei, więc nic tylko się cieszyć, ponieważ zazwyczaj jak tutaj przyjeżdżam, przelatuję, to jest bardzo ciepło, w sensie ponad 35 i gdybym tutaj miał teraz pracować w takich warunkach, to bym się chyba normalnie pociął. Pracowałem tutaj na platformie wiertniczej, to też największa platforma, z jaką kiedykolwiek miałem do czynienia, tak duża, że żeby się na nią dostać, no to postawione są takie, no, no takie schody specjalne, tak? Ale po schodach nikt nie wchodzi, tylko windy są. Tam są cztery windy, tymi windami się tam jeździ. No mam ochotę bardzo dużo poopowiadać o tym, co tutaj widziałem. No niestety nie mogłem tego pokazać. Pozostaje mi tylko poopowiadać. Jest teraz piątkowe popołudnie, w sobotę rano wyjeżdżam. Nie wiem, jak teraz się zawinę do hotelu, może wyjdę coś ponagrywać jednak. Ale jestem taki wykończony i psychicznie, i fizycznie, że nie wiem, czy dam radę. Tutaj jeszcze... Bo teraz jestem na parkingu. Tam zobaczcie, jakie ładne góry.
Nie jesteśmy co prawda w Pusan, ale w Pusan wygląda bardzo podobnie, czyli zarówno woda, jak i góry. Tam gdzieś na kurcze, na wierzchołku, zobaczcie, na szczycie, też jakieś osiedle. To się niesamowicie wszystko prezentuje z lotu tego, z lotu ptaka, no, z samolotu, ponieważ takich osiedli jak tam, to setki dosłownie tutaj jest usianych. Bardzo, bardzo dużo takich wysokich osiedli z wysokimi budynkami. Co mi się akurat średnio podoba, bo wolę takie, nie lubię takiej wysokiej, gęstej zabudowy, no ale gdzieś tych wszystkich ludzi trzeba upchać. Dobra, no to nic, a tam jaka góra, zobaczcie, na horyzoncie, jak to się prezentuje. No na takiego zyuma to nie ma bata we wsi, co? Dobra, to teraz czeka mnie wycieczka do tego hotelu na horyzoncie. Może po drodze będę włączał kamerkę, nawet no, na tej nie będę chował. Tylko kurde, no właśnie, bo ja tak z takimi tobołkami idę, więc chyba jednak będę ją chował, bo nie będę miał gdzie jej trzymać. Jakby ktoś z was był ciekawy, to w tego typu halach ze stalowych płyt składają moduły, takie ważące po, nie wiem, no, od kilkudziesięciu tam do kilkuset ton, takie moduliki. I następnie te moduły akurat tutaj w Samsungu są, większość z nich jest wycinana i spawana przez roboty. I takie moduły, jak są skończone, to są potem przewożone tymi dźwigami, z takimi specjalnymi pojazdami, co mogą duże ciężary przewozić, albo właśnie tymi suwnicami, takim jak tam na horyzoncie, są przewożone na statek i są tam już na statku spawane ze sobą w całość. I taka ciekawostka, w tej stoczni około 100 statków rocznie budują. Czajcie to? To wychodzi, co kilka dni tutaj statek wypuszczają. I to nie jakieś małe popierdółki, tylko zobaczcie, jakie tam kolosy są. To jest jakiś LPG czy coś? No ogromne one są. Czy LNG? Tutaj tyle platform wiertniczych, tego wszystkiego, no masakra. I zobaczcie coś, dla tym Koreańczykom publiczne, darmowe korty tenisowe. Jeden, drugi, trzeci. Tam co mijaliśmy to boisko, to nie tylko było do piłki nożnej i bieżnia, ale tam również do koszykówki i tam do czegoś innego, do siatkówki. Dużo tam tych obiektów jest. Do hotelu coraz bliżej. Ale ogromny statek! Statekę normalnie, ja cię zsunę. To jest statek, tak? To wygląda jak pół miasta normalnie. Tutaj na terenie tej stoczni chyba z 8 autobusów jeździ. Normalnie są przystanki, trasy porobione i tak dalej. Ja jeździłem trasą czerwoną, a jak Adam. Czyli najpierw z hotelu jechałem autobusem tutaj, a potem przesiadałem się na taki wewnętrzny. Ale na piechotę też tutaj przychodziłem, zależy od dnia. No hej wam, jestem w drodze powrotnej do domu. Chociaż tak prawdopodobnie to nie wygląda, to jestem teraz gdzie? Jestem teraz na lotnisku Seoul Incheon, czyli Seoul Międzynarodowe Lotnisko. Jak widać, całkiem sporo tutaj zieleni. I tam jakieś dzikie harce odchodzą, aż chcę zobaczyć, co to jest. Ciekaw jestem, czy to sztuczne, czy prawdziwe, a zaraz wam powiem. Prawdziwe. Chyba, że taka dobra imitacja, że pod palcem nawet wydaje się prawdziwe. Human centipede? Ludzka stonoga. Nie polecam.